Ze smutkiem widzę, że Parlament znów walczy o budżet większy niż nawet proponuje Komisja i Rada. A te pieniądze są zatrute. Ich rozdział nie tylko daje biurokrację i władzę Komisji nad krajami. Dzielenie tego budżetu to sposób na demoralizację ludzi. Dopłaty do rolnictwa czy rozwój przedsiębiorczości tworzą nepotyzm i wzajemną wrogość ludzi. Jak ma pracować rolnik, widząc, że jego sąsiad ma większe dochody, bo lepiej umie wypełniać wnioski? Jak się czuje przedsiębiorca, widząc, że jego cwany konkurent załatwił sobie dopłatę do firmy? Wszyscy widzą, to nie praca i uczciwość popłaca, ale cwaniactwo, żebractwo i poddaństwo. Idea Schumana, Europy Narodów, gdzie Unia pilnuje tylko prawa do swobody przepływu ludzi, towarów, idei, usług, miała dać Europie wolność i konkurencyjność w świecie. A mamy upadek konkurencyjności firm i rolnictwa. Likwidujmy ten nadmierny budżet, bo Unia umrze, a narody się z tego nie podźwigną. Dziękuję.